pies ogrodnika. Pewnie wszyscy znamy to powiedzenie, a może jeszcze bardziej ten związek frazeologiczny określający taką negatywną postawę u kogoś, kogoś, kto sam z czegoś nie skorzysta, ale też i nie pozwoli skorzystać innym. Dzisiaj to powiedzenie moglibyśmy zastosować do uczonych w Piśmie, do których Chrystus mówi: bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Dzisiaj uczeni w prawie, faryzeusze, są tymi, którzy blokują innym drogę do poznania Boga, drogę do zbawienia. Mają klucze. Klucze to znaczy Słowo Boże. Słowo, z którego mogli wyczytać rzeczy niesamowite. Słowo, którym Bóg się objawia, którym Bóg daje się poznać. Ale oni mówią: my zatrzymajmy się tutaj, na tych praktykach, na tych zasadach. Zatrzymajmy się na formie. Jest prostsza, łatwiejsza dla nas do wypełnienia. A skoro my ją wypełniamy, to też będziemy chcieli, żeby inni wypełniali. Mają klucze, ale nie otwierają, nie wchodzą, a innym nie pozwalają. Zupełnie inny jest Jezus Chrystus. Ten, który widząc nasze trudności, słabości, naszą niemoc, schodzi z nieba po to, aby to niebo dla nas otworzyć. I jak mówi dzisiaj święty Paweł, dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Za darmo to wszystko otrzymujemy. Za darmo my, bo my za to nie płacimy, ale za to zapłacił Jezus Chrystus. Cenę największą, cenę najwyższą, własną krwią sprawił, że dzisiaj niebo jest otwarte. Co więcej, te klucze przekazał tutaj na ziemi świętemu Piotrowi. Te klucze są dzisiaj w Kościele. Dziś możemy otworzyć to niebo, możemy tam wprowadzić tych wszystkich, którzy potrzebują, którzy pragną, którzy pożądają tej łaski Bożej. Dziś chcemy zobaczyć, że tą możliwość zostawił nam Jezus Chrystus. Zrobił, co mógł. Oddał za nas życie. Nabył nas własną krwią. Otworzył nam niebo. Nie jest to dzisiaj powód do radości, powód do chwały, powód do wdzięczności? Zatem cokolwiek będziemy dzisiaj robić, bo przecież dalej Chrystus zaprasza nas do dobrego życia, ale będziemy wiedzieli już, że Jego łaska jest uprzedzająca, że Jego łaska jest pierwsza. Jeśli my mieliśmy dostęp do tej łaski, my, którzy zgrzeszyliśmy, bo wszyscy zgrzeszyli, to dzisiaj będziemy zatrzymywać tą łaskę dla innych, potępiając i sądząc i mówiąc: nie, ty nie możesz być zbawiony. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy z łaski dostąpiliśmy zbawienia. Nie zamykajmy dzisiaj dostępu do Boga dla innych. Bądźmy tymi, którzy z radością i wdzięcznością wchodzą, a idąc, zapraszając innych. Idąc, ewangelizują, czyli mówią, jak dobry jest Bóg, że Jego łaska i miłosierdzie jest dzisiaj nad nami, że Jego łaska i miłosierdzie jest nad każdym.